mistrzów awantura kaset po raz czwarty w loży. Andrzej Nowicki, Maciej Gawin, Łukasz Gawin, Rafał Budrewicz. A panowie, dobrze idzie. Do tej pory wygraliście 41 200 zł. Brawo! No to już każdy ma co najmniej po 10 000. Jakie macie przeznaczenie dla tych pieniędzy? Ja nie mam żadnego, bo nie spodziewałem się, że aż tyle pieniędzy zarobimy. Przyznam szczerze, że w pierwszy dzień, jak tu przyjechaliśmy, to już chciałem kupić na dworcu bilet powrotny do Szczecina, mówię, bo no, pobawimy się, ale trzeba wracać. Ja myślę, że pierwszy wieczór na wydanie tych pieniędzy jest jasny, no, a co później to zobaczymy. No. Ja rozumiem, że imprezka, ale tutaj tak widzę błysk nadziei w oczach publiczności w studiu. Co z nimi? Nie, no musimy pozostać. Będziemy bawić się razem. Tak, zaprosicie ich? Musimy jeszcze wygrać trochę pieniędzy, żeby wszystkich zaprosić. Także walczymy jeszcze dzisiaj i na pewno wygramy. Kupimy busa jakiegoś. I jedna taka drużyna była, co obiecała i nie zaprosiła ich. O, to nieładnie, nie. Nie. To bardzo przykro. Tak się nie robi. Tak nie wolno. Witamy mistrzów w awanturze o kasę. Mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu po raz piąty zasiądą w loży mistrzów w następnym programie. Pan Andrzej kiwa głową. Ale jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymują po 5000 zł. Tymi pieniędzmi będą państwo licytować, a przede mną na kole jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny będą licytowały. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowiada na pytanie i jeżeli odpowie prawidłowo, wygrywa pieniądze. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się z mistrzami w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Polskie seriale. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400 zieloni. Zieloni. 500. 500 żółci. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedawcy. 1200 zł puli. Żółci odpowiadają z kategorii polskie seriale. Pani Anno, chciała pani grać wyżej, tak? Tak. Dlaczego pan nie grał, panie Macieju? Bo mi nie ufa. Nie, nie o to chodzi. Myślę, że potrzeba poznać przeciwników. Proszę bardzo, żółci odpowiadają 1200 w puli. Spójrzmy na ekran. Co jest? Snajper dostałem! W co trafił niemiecki snajper strzelając do Gustlika? Siedzenie dostał. W siedzeniu zupa mu się wylała. 100%, no oczywiście. To powiedział, odpowiadam. Kolega będzie odpowiadał. Gustlik dostał w miejsce, które nazywamy 4 liter. Przepraszam. Dostał w termos z zupą i wylało mu się na to miejsce, o którym wcześniej powiedziałem. No spójrzmy, czy to jest dobra odpowiedź. Gdzie? Z tamtej strony pieczem pali się jak ogniem. Tak jest, w termos. 1200 zł zarobili żółci. Mają na koncie 5700, 4700 mają niebiescy i 4600 zieloni.
Tak więc jeszcze dużo się może wydarzyć. Sytuacja jest bardzo wyrównana, a przed nami do końca tego etapu 5 pytań. Dalszy ciąg gry po przerwie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczy. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. 400 niebieski. 500. 500 żółci. 600 niebieski. Mam 600 po raz drugi. 700 żółci. 700 mam od zielonych już. 800 żółci. 800 żółci. 800. Mam 800 od żółtych. 900 niebieski. Pora. Proszę, 1100 od żółtych. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Sprzedaż. Znowu żółtym udało się kupić to pytanie. 2700 w puli tym razem. Mity i dzieje starożytne. Co proponowała Parysowi Hera w zamian za przyznanie jej tytułu najpiękniejszej? Parysowi? Parysowi. Tak. Starożytne powodzeniem kobiet. Ja tylko nie. Atena jest zdobywcą wszystkich wielkich wojen. Z Hera chyba bogactwo. Chyba bogactwo. Podpowiedź? Podpowiedź. Czy możemy kupić podpowiedź? Pewnie, że tak. To prosilibyśmy za na przykład 500 zł. 1000. 700? No to jest bardzo, no 1100, tutaj w puli mamy... 800 złotych. 800, tak? Tak. Zgadzam się. Proszę bardzo, oto cztery warianty. Sławę, bogactwo, nieśmiertelność, władzę. Nie władzę. Nieśmiertelność też nie. Sławę czy bogactwo? Decyduj to, co pierwsze może. Pierwsze. No i zostanie w puli najwyżej. Przecież nic nie zrobił. On sławny, to on już był. To może bogactwo? W tym momencie. Nie spróbuj. Dziękuję. Sławno, bogactwo, nieśmiertelność, władza. Co to, co? Może tę osobę wyrzuciliśmy na początku. No, raczej nie władza, bo to raczej była Atena. No bo co znamy ciekawe. No, ryzykujemy bogactwo? Jak? No zaryzykuję. Tak. To udzielam odpowiedzi. Bogactwo. Niestety nie. Otóż pan myślał o Atenie. Atena obiecała mu sławę, natomiast Hera władzę. Ale Parys i tak wybrał piękną kobietę obiecaną mu przez Afrodytę. 2700 zł przechodzi do puli następnego pytania. Cztery pytania do końca tego etapu. Podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź, która być może przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 400. Zieloni 400, tak? Proszę. 500 niebiescy. 500 po raz drugi. 600 zieloni. 700 niebiescy. 700 po raz... 800 zieloni. 800 po raz drugi. 900 niebiescy. 1100 zieloni. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Sprzedamy. Zieloni kupimy podpowiedź za 1100 zł. Prowadzą teraz żółci 3600, za nimi niebiescy 2900, za niebieskimi zieloni 2800, a w puli do następnego pytania przechodzi 2700 zł. Żółtym daję upomnienie za brak aktywności w licytacji. Następnym razem będzie kara pieniężna. Historia sztuki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 niebieskich. 300 niebieskich. 300 żółci. Mam już 300, mam już. 400 żółci. 400 żółci. 700 zieloni. 2900 żółci. 2900 żółci.
Więc żółci zablokowali wszystkich. No i można powiedzieć, że była to ryzykowna zagrywka, bo jeżeli im się uda, będą mieli aż 7300, ale jeżeli im się nie uda, będą mieli tylko 700 zł. Kto jest główną postacią Miedziorytu Albrechta Dürera? Melancholia. Znaczy rozumiem, że nie możemy kupić odpowiedzi już? A potrzebują panowie? Tak. Za wszystko i wyżej. Za 700 zł. Proszę, za wszystko, co panowie mają, zgadzam się. Tak czy nie? Nie. Panowie, tak? Nie, proszę bardzo, proszę sobie poradzić w takim razie. Korek odpowiada. Matka Boska. Anioł. Tak więc na koncie żółtych tylko 700 zł. Niebiescy mają 2600. Zieloni 2100, ale uwaga! W puli do następnego pytania przechodzi aż 6600 zł. Losuję trzy kategorie do końca tego etapu. Rozmaitości ze świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. No i zobaczcie państwo, co teraz się będzie działo. Dwa bank. Dobry trening, dobry. Dopiero posłucham państwa. Zielony bank, bo co? Bardzo dobry trening. Kapitanowi gotowi? Gotowi wszyscy? Sprawdzimy to, musimy to sprawdzić. Powiem tak, na pewno ktoś był najszybszy. Kto? Sprawdzimy na telewizji. Jak widzieliśmy, co prawda niebiescy byli pierwsi, ale wszystkie drużyny miały falstart. Dlatego krzyczymy jeszcze raz. Uwaga! Słucham państwa! A sprawdźmy, jak to było. Słucham państwa! Tak więc widzieliśmy już teraz dokładnie Zieloni Wabank. $9100 jest w puli tego pytania i tyle będą mieli Zieloni, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, jeżeli nie, odejdą z gry. Ale szansa na 9100. Przypomnę kategorię rozmaitości ze świata. Spójrzmy na ekran. Parlament którego państwa przedstawia ta fotografia? Nie, to ze Skandynawią jakoś się kojarzy. Węgry? Decydujemy się na odpowiedź. Odpowiedź. Myślisz, że zasugeruje to coś nam? No. Jednak skorzystamy z podpowiedzi. Chociaż ja bym, jeżeli jesteście wspólnego zdania. Jesteście wspólnego zdania? No tak. Możemy zachować podpowiedź. Tak ja myślę, uważam, że Węgry, ale jak czas jest? Bez podpowiedzi proponuję. Proponuję Wiesława do odpowiedzi. No, po takich dokładnych deliberacjach, co to jest, sądzimy, że to jest parlament Węgier w Budapeszcie. A jaka odpowiedź będzie? Węgry, Budapeszcie. Tak jest! Tak.
9100 zł trafia na konto drużyny Zielonych. To dobrze, pan Maciej, kapitan, zdecydował za wszystkich, że szkoda marnować podpowiedzi, która była kupiona nie tanio i ona się może przydać w dalszej grze. 900 mają Zieloni, a za nimi daleko, daleko niebiescy, 2400, a jeszcze dalej żółci, 500 zł. Dwa pytania do końca tego etapu. Historia sztuki. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 niebiescy, 300 niebiescy, żółci, babank. Tysiąc złotych w puli. Tutaj niewiele żółci zarobią, jak wygrają, a ryzykują to, co mieli, ale też oczywiście bali się zablokowania, bo za chwilę by to nastąpiło. Zieloni nie utrzymują upomnienia, bo nie mieli szansy tutaj wejść do licytacji. W którym kraju poza Hiszpanią żył i tworzył Pablo Picasso? Co powiesz o tym? O swoim kolegę? Pablo Picasso tworzył we Francji. Tak jest! 1000 zł zasila konto drużyny żółtych i tyle mają. 200 niebiescy, 8900 mają Zieloni. Ostatnie pytanie w tym etapie gry i rozpoczynamy finał. Literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham panu. 300 niebiescy. 300 niebiescy. 400 żółci. 400 żółci. 500. 500 zieloni. 600 żółci. 600 żółci. 700 niebiescy. Wabank. Wabank. Żółci. Tak więc żółci grają wabank. Jeżeli odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 2200, a jeżeli się pomylą, będą mieli 0 na koncie, a ich pieniądze przejmie drużyna Zielonych. Jak nazywa się autor powieści Germinal? Zola. Odpowiadamy. Autor powieści Germinal nazywa się Zola. Oczywiście, że tak. 2200 zł przechodzi na konto drużyny żółtych i żółci kończą grę z taką właśnie kwotą. 2200, dziękuję panom. No niebiescy starali się jak mogli, udało się wygrać 1400 zł. Dziękuję bardzo. Natomiast zieloni kończą grę z kwotą 8400 zł i państwa witam w finale. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Zieloni mają na koncie 8400 zł. No to jest 1800 mniej niż mistrzowie, ale to nie jest znacząca różnica w awanturze o kasę, o czym mistrzowie się już przekonali, prawda? Tak jest. Niejednokrotnie. Niestety. Niejednokrotnie. Zieloni, powiedzcie, kto wpadł na pomysł, żeby u nas zagrać i kto komponował drużynę? Jak to było, panie Macieju? Jak to było? Po prostu wysłaliśmy SMS-a. Następnie pan tutaj znajomy mój, Wiesław, dobrał jedną połowę, ja drugą połowę drużyny. Jak dobieraliście? Ta połowa pani Anna to? Moja dziewczyna. Pańska połowa druga, tak? Dokładnie. A z kolei pan Andrzej jest połową pana Wiesława, jak to jest? Panie Wiesławie? Jesteśmy połowami szczególnymi, dlatego że jesteśmy też znajomymi i... Aha. Po prostu pan Andrzej, przepraszam za brzydkie słowo, pasował na konfigurację drużyny. Witamy Zielonych w finale. Mistrzowie mają na wejście do finału 10 200 zł, jak zawsze. Przypomnę, że jest to kwota, którą drużyna mistrzowska wygrała w swoim pierwszym wygranym programie w pierwszej części. Co sądzicie panowie o Zielonych po pierwszym etapie? Drużyna przeciwna jest bardzo pewna siebie. Nie wiem, czy to jest dobre.
Zobaczymy, czy to się nie zemści na nich. My nie jesteśmy tak spięci, mi się wydaje. Mamy przewagę taką, że no, bagaż doświadczenia, który nam jednak nie ciąży, a wręcz przeciwnie. A najważniejsza to nasza publiczność, która nam tu dopinguje. O, właśnie. Witamy mistrzów w finale. Ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny licytują. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie poprawnie, wygra pieniądze za to pytanie. Jeżeli odpowie błędnie, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym, która po 6 pytaniu będzie bogatsza. Losuję pierwszą kategorię finału. Literatura polska. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Piszemy 300. Piszemy 300. Zieloni 400. 400 zieloni. 400 po raz drugi, 400 po raz trzeci. Przeraz. 700 zł. Odpowiadają zieloni. Witamy. Witamy. Coś będzie. Posłuchajmy co. Kto chce, bym go kochała, nie może być nigdy ponury. I musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry. Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce. Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka, gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka. Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić i śmiać się i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności i być dalekim od dobra i równie dalekim od złości. Jak brzmi nazwisko autorki zaprezentowanego utworu? A to będzie bardzo dużo wariantów niejako. W tym momencie będziemy musieli zadecydować. To znaczy, tak, może być Szymborska. To Pawlikowska, Jasnorzewska. Pawlikowska, pierwsza i Pawlikowska, Jasnorzewska. Panie Krzysztofie, ile by nas kosztowała podpowiedź? 200 zł. Myślę, że jest to do przyjęcia. Dziękujemy, bierzemy odpowiedź. Odpowiedź, przepraszam. Proszę bardzo, 4 warianty. Halina Poświatowska, Anna Świerszczyńska, Wisława Szymborska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Panowie, decydujcie. Dla mnie to... Ja na ostatnią. Ja też na ostatnią, tutaj optuję. Udzielamy odpowiedzi. Dokładnie, ponownie Wiesław odpowie na to pytanie. Prosimy bardzo. To jest absolutny strzał, ale to ponoć człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Pani Aniu, czy to jest dobra odpowiedź? Tak, autorką jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Tak jest! 700 zł trafia na konto drużyny zielonych. Zieloni mają 8,5 tysiąca, a mistrzowie 9 900 zł. A ja mam dla państwa 5 pytań do końca gry. Kategoria sport. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Miszowie 300. Miszowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Miszowie 500. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. 900 zł. Pójdź. W którym mieście odbyła się olimpiada w 1932 roku?
myślisz? Ubawiło pana to pytanie, panie Andrzeju. Czy chcesz się? Nie chcę, żeby to było uznane za zbytnio pewno siebie, ale nie jest to trudne pytanie. Tak jest. Mistrzowie odpowiadają. Los Angeles. Tak jest! 900 zł zasila konto drużyny mistrzów. Mistrzowie mają 10 300. Zieloni mają 8 100 zł. A ja mam 4 pytania do końca tego finału. Pan Andrzej się może szykować. Jeden na jednego. Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Kto będzie reprezentował Zielonych? Proponuję panią Anię. Pani Anno, zapraszam panią do pojedynku jeden na jednego. Tradycyjnie mistrzów w takich pojedynkach reprezentuje pan Andrzej. Jak będzie tym razem? Spełnimy życzenie publiczności. Tak. Andrzej. Panie Andrzeju, rozumiem, że tradycyjnie pan Maciej zastąpi pana jakby co, tak? Tak jest. Jako kapitan. Proszę bardzo. Biorę od każdej drużyny po 500 zł. Do tego pojedynku mamy w puli 1000 zł i oto teraz gramy. Wybierzmy najpierw kategorię. Pani Aniu, którą kategorię skreślić? Historia sztuki. Skreślamy historię sztuki. Panie Andrzeju? Będę oryginalny, jak powiem, gramatyka i ortografia. Skreślamy gramatykę i ortografię. Pani Anno? Sport. Skreślamy sport. Panie Andrzeju? Sztuka kulinarna. Pani Anna spojrzała na pana niechętnie. Pani Anno? Astronomia. Skreślamy. Muzyka rozrywkowa na świecie. I stało się to, co chciał pan Andrzej. Pani Anno, wie pani, że została ulubiona kategoria pana Andrzeja, ponieważ pan Andrzej jest studentem medycyny. No, trzeba było tą anatomię od razu skreślać. Panie Andrzeju, tak? No, no cóż. No cóż. Proszę bardzo, za chwilę przeczytam pytanie. Kto z państwa wie, naciska przycisk i odpowiada. Jeżeli odpowie prawidłowo, siada przy swoich, a na konto drużyny przychodzi 1000 zł. Jeżeli odpowie błędnie, siada na ławce rezerwowych, a drużyna gra w osłabionym składzie. Jak brzmi inna nazwa białkówki, błony chroniącej gałkę oczu? No, pan Andrzej, spodziewałem się, że pan naciśnie. Ja wiem, że pozwolił pan na to, żebym przeczytał pytanie w całości, bo może pan podejrzewać, że pani Anna raczej nie zna się na tym. No i teraz koledzy z uczelni patrzą. Twardówka. Tak! Pan Andrzej wraca do swoich, na konto drużyny przychodzi 1000 zł. A pani Anna siada na ławce rezerwowych. Pani Aniu, to jest tamta druga ławka dla pani. Tak. Pani usiadła na ławce rezerwowych mistrzów. Mistrzowie mają 10 800, zieloni 7 600. Mamy jeszcze 3 pytania do końca gry, także zieloni wciąż mają szansę na zwycięstwo. A czy wygrają, dowiemy się po reklamach. Spotykamy się już wkrótce. Ponownie oglądają państwo finał awantury o kasę. Mistrzowie mają 10 800 zł, zieloni 7600 i zieloni grają w osłabionym składzie, ponieważ przegrali pojedynek jeden na jednego przed przerwą reklamową. 3 pytania do końca gry losuję.
polskie seriale. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham propozycji. Miszowie 300. Miszowie 300. 400. 400 zieloni. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. 700 zł z puli odpowiadają zieloni. Miszowie nie chcieli grać, nie oglądacie panowie seriali polskich? No z tym to różnie bywa. No zobaczymy, czy nie będziecie żałowali. Zobaczymy, jaki będzie serial. Spójrzcie panowie na ekran. My chyba spotkaliśmy się już w Berlinie. Przed rokiem. Tak, u Horsza. Nie się pan zachowuje tak, jak na randce z kobietą. Jakie imię nosi postać, w którą wcieliła się Ewa Wiśniewska w stawce Większej niż życie? Na pewno nie Ewa. Anna. Anna. Panie Krzysztofie, pan Wiesław ponownie udzieli tutaj odpowiedzi na te pytania. Tak, że oglądałem to wiele lat temu, ale wydaje nam się, w pewnym sensie nawet pewnie jesteśmy, że to jest Anna. Tak jest! Anna! 700 zł wędruje na konto drużyny zielonych, mają 7900. Mistrzowie mają 10,5 tysiąca. Dwa pytania do końca gry. Ukochana, ulubiona i wymarzona kategoria mistrzów. Przysłowia? Przysłowia, tak. To było tendencyjne. Nie. Ja tutaj zielonym muszę powiedzieć, że mistrzowie mają wyjątkowego pecha do tej kategorii. Nie udało im się jeszcze nigdy wygrać i odpowiedzieć poprawnie na pytanie z tej kategorii. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham bajnów. Zieloni 1000! Ile zieloni? 1000. Zieloni 1000. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz... Czekam jeszcze na mistrzów, ale to chwilę. 1000 jest, 1000. Nie. Po raz trzeci. Panie Andrzeju, czekałem wystarczająco długo, że pan wszedł do licytacji zgodnie z regulaminem. Ale tylko w ostatnio licytowaliśmy. No dobrze, ale teraz pan nie wszedł do licytacji w ogóle. Powinien pan, bo kara 2200 zł. Tak. Ale pierwszy raz. Zgodnie z regulaminem w każdej chwili mogę przyznać karę za niewejście do licytacji. To tylko zależy ode mnie, czy... Za pierwszym razem jest to tylko upomnienie, czy też od razu kara pieniężna, ale tutaj musi być kara pieniężna od razu, ponieważ pan po prostu, Andrzej, przestraszył się, że za wysoko podbił pan Maciej licytacji, dlatego pan nie wszedł do licytacji, chcąc oszczędzić pieniądze. Dlatego muszę na to zareagować karą pieniężną, a dlatego 2200 zł, że chcę wyrównać, żebyście mieli tyle, co zieloni. Co mamy? Jak? 2000 karty? 2200? 1200 w puli. Oto pytanie. W którym napoju alkoholowym według przysłowia kryje się prawda? Już. Vino veritas. Odpowiedzi udzieli Andrzej. Prawda kryje się w winie. In vino veritas. Świetnie, tak jest. 1200 zł wędruje na konto drużyny zielonych. No i stało się tak, jak przewidywałem. Zieloni mają 8100 zł. Mistrzowie mają również 8100 zł. A my mamy ostatnie pytanie, które wyjaśni, czy mistrzowie zostaną mistrzami dalej, czy też będziemy mieli nowych mistrzów drużyny zielonych. Losuję.
czarna skrzynia. W czarnej skrzyni nie wiemy, co się znajduje. Bywały tam ogórki kiszone, bywały różne kwoty pieniędzy, były tam nawet kluczyki, kiedyś nawet do 4 samochodów w jednej skrzyni. Nie wiemy, co tam się znajduje. Dowiemy się po zakończeniu finału. Czarną skrzynię licytujemy tak jak pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Jak? 1000 jest. A, 1100. Mistrzowie 1100. 1200 zieloni. 1300. 1300 mistrzowie. Dwa. Na 100, ale czego? Dwa po raz drugi, dwa po raz trzeci. Za 2000 złotych zieloni kupili czarną skrzynię. Czy się opłacało? Dowiemy się po ostatnim pytaniu. Losuję tę ostatnią kategorię, która rozstrzygnie losa finału. Jeden na jednego. Proszę, aby teraz drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do tego pojedynku. Kto będzie reprezentował zielonych w tym ostatnim pojedynku w grze? Po ostrej debacie stwierdziliśmy, że pomysłodawca. Zapraszamy w takim razie pana Macieja. No i co, tradycyjnie u mistrzów? Prosimy bardzo, panie Andrzeju. Zgodnie z regulaminem biorę po 500 zł z konta każdej drużyny, 1000 zł w puli. Tak więc, proszę państwa, ten, kto wygra ten pojedynek, wygrywa cały program. No, nerwowo będziesz, to widzę. Proszę o kategorię. Proszę bardzo, Andrzeju. Czy w wypadku pomyłki te pieniądze się marnują, że tak powiem? To się dzieje z pulą w przypadku pomyłki. Pieniądze zostają w programie. Aha. Tym razem pan Andrzej zaczyna. Panie Andrzeju, co skreślamy? Matematyka. Nie będzie. Panie Macieju? Ciekawostki. Skreślamy. Pan Andrzej? Polskie seriale? Nie będzie. Panie Macieju? Polska muzyka rozrywkowa. Skreślamy. Pan Andrzej? Literatura na świecie? Skreślamy. I pan Maciej? Rozmaitości ze świata. Gramy w takim razie z geografii Polski. Przypomnę, który z panów wie, naciska przycisk i odpowiada. Ten, który wygra pojedynek, to jego drużyna wygrywa cały program. Tak więc wszystko teraz zależy od panów. Czytam pytanie. Jak nazywa się największa rzeka Pan Andrzej nacisnął, nie wiem dlaczego. Znaczy, bo przeciwnik nacisnął i ja też, i u mnie zastartowało po prostu. No, panie Macieju, to była specjalnie zmyła taka? Wydaje mi się, że zostało naciśnięte i zostało naciśnięte, a no może nie trafiłem w przycisk, nie wiem, no chciałem odpowiadać. No w każdym razie nie wytrzymałem nerwowo. Skończyło się na największej rzece, tak? Podejrzewam, że nie chodzi o Wisłę. Dunajec. Przeczytam teraz pytanie do końca. Jak nazywa się największa rzeka przepływająca przez Kalisz? Warta. Też nie. Też nie? O kurczę. Prosna. Och. Wróćcie panowie na swoje miejsca. Tak więc nie zmienił się stan kont po pojedynku jeden na jednego.
Mistrzowie mają 6300, zieloni 5600 zł i oznacza to, że mimo iż pan Andrzej nie znał odpowiedzi na to pytanie, to wykorzystał swoją przewagę finansową i panowie znowu będą naszymi mistrzami. Yes! Tak więc 6300 zł to są pieniądze, które wygrali dzisiaj mistrzowie. Zieloni wygrali w naszym programie 5600 zł. Musimy jeszcze wyjaśnić tajemnicę czarnej skrzyni. Czarną skrzynię kupili zieloni za 2000 zł. I co w niej jest? Ogórek kiszony.